Padich i para kolejna to Drab Szpakowski. Już prosimy zawodników pod bandę, przygotowujących się do następnego biegu. Tylko oczywiście przypominam, wchodzimy w bardzo ostrożny sposób. A tu równo, równo, równo. Walka, proszę Państwa, pomiędzy Zatorskim z Legii i Trybałą z Piasta Nowa Ruda. Ja w tej chwili nie jestem w stanie ocenić, kto jest... A nie, nie, już teraz jest troszeczkę chyba przewagi po stronie Wiesława Trybały. Ale to ostatnie okrążenie będzie decydowało. Tak, zawodnik z numerem 27 ma minimalną przewagę. Tak, teraz się ona powiększa na tej... po okrążeniu, jakie pozostało do zakończenia. Sędzia główny, pan Zdzisław Żurdziński, wszedł tam pod bandę, proszę Państwa, po to, żeby jeszcze ocenić. Tak, tak, proszę Państwa, 27, zdecydowana przewaga właśnie na tym ostatnim okrążeniu, na tych ostatnich 660 metrach. Zatorski, Legia. Ale to może po puszczeniu zawodników. Zawodnicy gotowi, uwaga! I wystartowali. Przypomnę, falstart jest do 30 metrów, a w razie defektu upadku zawodnika
Trener podejmuje decyzję w ciągu jednej rundy i zawodnik będzie miał prawo powtórzenia biegu na całym dystansie. A my wracamy do czasu. Zatorski, Legia 5:27:17, a zwycięzca tego biegu Mirosław Trybała, Piasnowa Ruda 5:25:70. Za chwileczkę podamy czasy Maćkowskiego i Węcla, a przygotowują się z numerem 15 Paweł Drab, podchodzi już przed trybunę, i z numerem 26 Tomasz Szpakowski z Piasta Nowa Ruda po przeciwnej stronie. Drab i Szpakowski, proszę już do linii startu. Drab, Szpakowski, proszę do linii startu. Andrzej Maćkowski z Rometu Bydgoszcz w zakończonym biegu uzyskał 5:08:79, jest to drugi czas, natomiast Dariusz Węcel z Żyrardowianki 5:13:59. A przed Państwem Krzysztof Owala. I przypominam, Drab i Szpakowski już do linii startu podchodzą. Drab i Szpakowski, Szpakowskiego nie widzę tam. Przy swoim stanowisku. Proszę bardzo, już tam trzy okrążenia, można już na tor wchodzić. A widzę tylko rower szosowy. Gdzie jest rower torowy? Umawialiśmy się, panowie trenerzy, że robimy to w sprawny sposób. Pogoda może przerwać rozgrywanie konkurencji i wtedy by trzeba było wszystko powtarzać od nowa. Drab prosimy również od naszej strony. Na start. No i Krzysztof Opala, proszę Państwa. Krzysztof Opala, podobnie jak Piotr Borkowski, są to zawodnicy, ci czołowi na dystansie 4 km w kraju. Oczywiście prym tu wiodą Dawidowicz, Sikorski, a Opala, Borkowski, to jest to bezpośrednie zaplecze tych najlepszych. I Opala będzie kończył za chwileczkę. Nie udało się doścignąć przeciwnika, ale i tak bardzo dużo.
Motyl i Chrzatów, proszę o podejście do linii startu. Już prosimy zawodników. Motyla już widzę, już jest rower, natomiast po przeciwnej stronie Grzegorz Chrzatów z Piasta Nowa Ruda. Prosimy bardzo, już na start. Krzysztof Opala z Broni Radomu zyskał 5 minut 03.36, natomiast Mirosław Pabich z Legii 5.14.80, a więc prowadzi w dalszym ciągu z czasem 5.01.71 Piotr Borkowski z Broni Radomu. A Krzysztof Opala z czasem 5.03 wysunął się na miejsce drugie. I z numerem 15 przed Państwem Paweł Drab. A za chwilę Tomasz Pakowski z Piasta Nowa Ruda powinien być. Już prosimy o wejście na tor. Natów Grzegorz z Piasta Nowa Ruda i Gabriel Motyl z Żynardowianki. Numerem 15 rozpoczął ostatnią rundę Paweł Drab z Legii. Po przeciwnej stronie chyba dzwonek był
uwaga trenerzy, którzy drużyny startują w wyścigu o Mistrzostwo Polski. Jeżeli defekt roweru lub upadek zawodnika nastąpi na pierwszym półokrążeniu, wówczas bieg odwołuje sędzia starter. Jeśli defekt nastąpi na pierwszym półokrążeniu, wówczas sędzia starter odwołuje bieg dla drużyny. Jeżeli defekt któregoś z zawodników nastąpi na dalszej części dystansu, wówczas trener danej drużyny ma obowiązek zdecydować, czy bieg zostaje przerwany i będzie powtarzany, czy też zawodnicy kontynuują dalszy bieg trzech zawodników, bo taka sytuacja jest dopuszczalna, bo czas trzeciego zawodnika decyduje o czasie drużyny. Przypominam, pół okrążenia decyduje sędzia starter, powyżej pół rundy już trener musi sygnalizować przerwanie biegu, ale to ma nastąpić w ciągu jednego okrążenia. Jeśli nie zrobi tego trener w ciągu jednej rundy, wówczas następuje... Drużyna Ziemi Opolskiej wystartowała w następującym składzie z numerem 51 Krystian Kikus, z numerem 52 Zbigniew Surma, z numerem 53 Arnold Stasz Ziemia Opolska i z numerem 54 Waldemar Przybyła. Reprezentują oni wszyscy Ziemię Opolską. Proszę Państwa, chciałem powiedzieć, że w dniu wczorajszym, w pierwszym dniu rozegrano takie konkurencje jak rozpoczęliśmy 200 metrów ze startu lotnego, to tylko dla ciekawostki podam, że była to eliminacja do rozstawienia sprintów. Tę eliminację wygrał Wiesław Burdelak, później on zwyciężył również w sprincie z czasem 11.30. Dariusz Wojtkowiak w motole Jelcz Oława miał czas 11.80. Sławomir Goborski, ten który zdobył wicemistrzostwo, miał 11.94, a Tadeusz Tyklerz 11.97. I ta czwórka z 200 lotnego potwierdziła swoje aspiracje do walki o medale, o pozycję czołową. Właśnie ci czterej najlepsi na 200 lotnych później walczyli w taki sposób, że zakwalifikowali się wszyscy do półfinału i między sobą rozdzielili miejsca 1-4. Na miejscu piątym był Waldemar Berzyszyn i on również był piąty w sprincie. A dalej Henryk Świątek, Wiesław Kozieł z Broni, Grzegorz Kowalczyk z Legii i Krystian Fikus z Ziemi Opolskiej. 1 kilometr, proszę Państwa, no warunki były bardzo ciężkie. Rozgrywaliśmy ten kilometr w godzinach popołudniowych, kiedy było bardzo zimno. Wiał wiatr, trudno było liczyć na jakiś bardzo dobry wynik. Niemniej jednak czas Wiesława Burdelaka poniżej minuty 10, minuta 09.73 należy uznać za dobry czas w tych warunkach. I na miejscu drugim mieliśmy Janusza Dębowskiego z Połę Łódź, minuta 10.69, a dalej Sławomir Goworski, Romet Bydgoszcz, minuta 11.21, Andrzej Maćkowski, Romet, minuta 11.35, Dariusz Myszk z Połem, minuta 12.47, na miejscu szóstym Rzeciński Andrzej z Grypu, minuta 12.53. Zbigniew Bęc z Broni, minuta 13.48. I na miejscu ósmym Tadeusz Styklerz, minuta 13.50. Tak wyglądała pierwsza konkurencja Mistrzostw Młodzieżowych Polski. Natomiast
na dystansie 4 km, również rozdzielono w dniu wczorajszym medale. I tu chcę powiedzieć, że no, było z tą konkurencją troszkę kłopotów. Powinna ona zgodnie z regulaminem Mistrzostw Polski Spartakiady Orlika rozgrywać się dwoma biegami. Przed południem rozegraliśmy pierwszą serię, pozostałe 4 biegi deszcz przerwał. Po południu znów nie było możliwości rozegrania, dopiero w godzinach wieczornych, i ustalono wspólnie z trenerami, że zawodnicy pojadą nową serię. Nową serię pojadą i czas będzie decydował o tym, kto zdobędzie tytuł mistrza, kto wicemistrza, a kto brązowy medal. Doskonale spisali się tu zawodnicy Broni Radom. Zwyciężył Piotr Borkowski z czasem 5:03:58. Na miejscu drugim Zbigniew Bęs, również z broni 5:06:11. Na miejscu trzecim Andrzej Maćkowski z Robertu Bydgoszcz 5:06:66. Miejsce czwarte to Krzysztof Opala, broń 5:06:81. Miejsce piąte Henryk Kołaczek 5:07:21. Miejsce szóste Robert Masłowski, Włókniarz Łódź 5:09:51. Miejsce siódme Kazimierz Szymanowski, Arkonia 5:17:28. I miejsce ósme Mirosław Pawich, Legia Warszawa 5:18:19. Proszę Państwa, czasy nie były rewelacyjne. Ja wiem, że czasy na 4000 metrów powinny być w granicach, no w granicach przynajmniej 4:50. Ale te warunki wczorajsze były naprawdę bardzo ciężkie. I tu należy uznać te czasy w granicach 5:05, 5:06 jako dobre czasy. I tu no, ta czwórka na pierwszym miejscu, tylko zdecydowanie Piotr Borkowski, ale już pozostałych trzech zawodników uzyskało po 5:06 i tam jakieś części setne sekundy. I następnie rozgrywaliśmy do późnych wieczornych sprintu. Medalistów przed chwilą Państwo widzieli, wręczane były medale, mówiłem już o nich, przypomnę tylko, że zwyciężył Wiesław Burdelak przed słabą drużyną na dystansie 4000 metrów. Regulamin mówi, że drużyny jadą w eliminację i później w drugiej serii spotykają się drużyny. Pierwszy czas z drugim, trzeci z czwartym, piąty z szóstym, siódmy z ósmym. Ale drużyny, które i przed Państwem drużyna Gryfu Szczecin. Ziemia Opolska uzyskała 5:14:92 i nie ukrywam, proszę Państwa, że jest to słaby czas, chociażby w porównaniu z czasami, jakie uzyskali zawodnicy wczoraj na dystansie 4 km indywidualnie. Bo 5:14 w indywidualnej konfrontacji dałby dopiero siódme miejsce drużynie. A więc w konfrontacji z indywidualną jazdą tu zdecydowanie czas jest niekorzystny dla Ziemi Opolskiej. Drużyna Gryfu gotowa. Uwaga! Zacięcie pistoletu, prosimy kółeczko, kółeczko. Od drugiej do czwartej nie wolno zawodników wypychać. Zawodnicy startują z tak zwanej wolnej ręki. Drużyny gotowe, uwaga! Gryf Szczecin wystartował w składzie z numerem 35 Andrzej Brzeziński, z
numerem 36 Mariusz Gieryk, 37 to Robert Chorodecki, 38 Grzegorz Kordy. Przygotowuje się broń druga, broń ratą 2. Prosimy już o podejście do linii startu. Broń 2, prosimy o podejście do linii startu. I OZ Łódź również przygotowuje się do swego startu. Ja przypominam, że reguluje tempo jazdy drużyny trener przy chorągiewce oznaczającej punkt pal startu, a więc 30 metrów od miejsca startu. Kolegów, którzy tam rozstawieni są po torze, bardzo proszę o zajęcie miejsca w boksie. Kiemu się macha?
Drużyna gotowa. Uwaga! I wystarcza. Numerem 8 rozprowadzał Edward Radyjski. Ciekawi jesteśmy, jaki uzyska czas. Drużyna druga broni. Bo przypomnę, że w tym roku na rozegranych mistrzostwach seniorów dwie drużyny broni zajęły bardzo wysokie lokaty. Drużyna broni pierwsza była wicemistrzem, to znaczy jest aktualnie wicemistrzem Polski, przegrała tylko z doskonałą drużyną szczecińskiego Gryfa, w składzie której jechali m.in. uczestnicy Mistrzostw Świata, Turowski, Dawidowicz, Sikorski, a tu drużyna broni z Kołaczkiem, z Opalą, z Borkowskim i z Bęcem była druga. I drużyna broni już jedzie w trzech. Z numerem 8, ten rozprowadzający po prostu został zawodnik. Odpuścił, mówiąc po kolarsku, koło, jest nim Edward Rabica. I numerem 5, 6, 7, a więc Szychta, Kozioł i Wziętek muszą walczyć na całym dystansie samotnie z czasem. Tu, proszę Państwa, już nie można sobie pozwolić na żadne układy, że ja pojadę wolniej, zakwalifikuję się. Po prostu czas decyduje o tym, czy się będzie walczyło o miejsca 1-4, czy o miejsca 5-8 w drugiej serii. Myślę, że ten regulamin młodzieżowych Mistrzostw Polski i Spartakiady Młodzieży warto by było powielić również dla seniorów, tych starszych. Tam też powinno się troszkę zmodyfikować, żeby nie było tych układów właśnie, bo niejednokrotnie mamy takie sytuacje, że w ćwierćfinale startują dwie drużyny, jedna jest z góry słabsza na straconej pozycji i ona po prostu odpuszcza po to, żeby później mieć siłę walczyć o miejsce trzecie, czwarte. Jest to troszeczkę takie niesportowe i właśnie układ tego typu walki do końca o najlepszy czas, jaki przewiduje regulamin młodzieżowych mistrzostw Polski, chyba jest godny powielenia. Państwo widzieli, Wiesław Kozioł z numerem 6 nie wytrzymuje ten pana rzuconego przez swych kolegów. Krzyczy nawet spokojnie, bo faktycznie jeśli odjadą po prostu, jeśli stracił ten kontakt z kołem, to później
trzymanie się i stracą znacznie więcej. A więc teraz warto takiego słabszego zawodnika dowieść po prostu na kole, po to, żeby go gdzieś tam nie zgubić. Ale pozostanie za chwileczkę ostatnia runda. I do lenistanu podchodzi Ozen Kolbucz, który będzie jechał w mieszanym towarzystwie. Regulamin mistrzostw pozwala. Teraz już widzisz, tak, to już w końcówce czas. I czas broni Radom 5.07.30. Przepraszam, 5.04. 5.04.30. Jest to drugi czas. Na razie gry w Szczecin ma 5.01.65. Ale ja myślę, że doczekamy się, proszę Państwa, czasem poniżej 5 minut. Może to już nastąpi teraz, po zakończeniu biegu tej drużyny. Drużyna gotowa. Uwaga! Proszę Państwa, drużyna Łodzi wystartowała w składzie z numerem 44 Robert Masłowski z Gówniarza Łódź, numer 45 to Dariusz Myszk z Połem, numer 46 Janusz Dębowski z Połem, numer 47 Paweł Karolczak, WKS Orzeł. A więc rzeczywiście mieszane towarzystwo z Gówniarz Łódzki, Orzeł i z Połem. Broń Radom pierwsza podchodzi do linii startu, a przygotowuje się Legia druga. Na 51!
Drużyna gotowa. Uwaga! I wystartowano. Proszę Państwa, z numerem 1 Piotr Borkowski z broni jako rozprowadzający. A następnie z numerem 3 to Henryk Sołaczek, numer 4 Zbigniew Węz i Krzysztof Opala z numerem 29. Wicemistrzowie Polski seniorów zdobyli ten tytuł w Radomiu na torze. No ciekawi jesteśmy, jaki wykręcą czas w dniu dzisiejszym.
9, teraz na prowadzenie Krzysztof Kupala. I za chwilę rozpoczną ostatnie okrążenie, tak? Stefan Porucz troszeczkę pogania. Ale proszę Państwa, chyba w granicach 4,50 powinniśmy mieć czas. Jeśli nie szybciej. Broni rada. Borkowski, Opala, Kołaczek i Benz. No, a co nam pokaże Legia? Drużyna gotowa. Uwaga! Z numerem 15 Paweł Drat, z numerem 16 Krzysztof Kaczyński, numer 17 to Andrzej Pacek i numer 18 Dariusz Zawistowski.
Krzysztof Kaczyński z numerem 16, proszę Państwa, krzyknął w trzech, odpuścił to po prostu swoje już zrobił dla drużyny. Drużyna gotowa, uwaga! Tadeusz Stychlerz, Gabriel Motyl, Dariusz Wędzel i Zbigniew Zając.
Anka, ty jesteś z Grudziądza? Nie. Chcesz mowy? Tak, chyba. Jest to w tej chwili czwarty, ale jeszcze startuje Legia Pierwsza i Piast Nowa Ruda. Drużyna Legii gotowa, uwaga! I wystartujemy, proszę. Hop, niżej kamerka, niżej bardzo. Hop. 12, 13, 14 i 19. Z numerem 12 to Jacek Lewandowski, z numerem 13 Roman Kowalski, Mirosław Pamik to 14 i 19 Mariusz Zatorski. Trener drużyny Legii i po zakończonym biegu jest proszony do sędziego głównego. Trener drużyny Legii po zakończonym biegu proszony jest do sędziego głównego.
a do tego biegu przygotowują się zawodnicy z Piasta Nowa Ruda i będzie to ostatni już bieg dzisiejszy. I trener drużyny Legii proszony jest do sędziego głównego z zawodnikiem numer 14. Prosimy szybciej drużynę Piasta na oto przygotowanie, bo deszcz może w każdej chwili i byśmy musieli powtarzać serię. Drużyna gotowa, uwaga! Ja nawet pospieszyłem troszeczkę. 24, 25, 26 i 27. I są to zawodnicy Tadeusz Byczkowski, Mieczysław Mońko, Tomasz Pakowski i Mirosław Prybała. A ja witam serdecznie, proszę Państwa, w imieniu organizatora, prezesa Polskiego Związku Kolarskiego Zbigniewa Rusina, który zaszczycił swoją obecnością drugi dzień Mistrzostw Polski. Thank you.
Przyspiesz trochę, Państwa, lepszy jesteś, przyspiesz! Broń druga wystartowała w następującym składzie, przed chwilą przed Państwem. Z numerem 5 Marcin Szychta, z numerem 6 Wiesław Kozioł, numer 7 to Robert Wziątek, numer 8 Edward Radlica. Natomiast Legia druga... Przyspiesz, bo tracisz, no! Proszę Państwa, w następującym składzie z numerem 15 Paweł Drab, numer 16 Krzysztof Kaczyński, numer 17 Andrzej Pacek, numer 18 Dariusz Zawistowski. Jak wyglądało rano? Broń Radom uzyskała... Proszę Państwa, Broń Radom druga uzyskała piąty czas 5:04:30. Czas Legii drugiej 5:09:62. A więc wskazywałoby na to, że Legia jest nieco gorsza. A jak będzie w tym pojedynku bezpośrednim, przekonamy się za chwilę. Dwie płytki tracisz, przyspiesz! A żeby wygrali tą Legię. Ja przypominam, że tylko jedna osoba, trener ze środka drużyny, może regulować tempo jazdy drużyny. Żadnych krzyków wewnątrz toru nie ma. Jeśli ktoś chce dopingować, są wolne trybuny. No, trybuny przecież mówię, nie? Dlaczego? Z trybuny, no. Przegrać teraz! No teraz jak będzie... Przykręć mocniej! Mocniej! Lepszy jesteś, przykręć! No. Minimalna przewaga broni. A było... Dawaj, przykręć! Zdecydowanie na korzyść Legii. Ale to tak jest, jak jest słabszy zawodnik, wyjdzie na prowadzenie i wtedy drużyna traci. Ja przypominam, zawodnicy, którzy puszczają koło w ciągu jednego... Drużynie mają obowiązek zatrzymania się przy bandzie i zejścia z toru.
16, proszę bardzo, natychmiast. Nie na wiraż wchodzić, bo wtedy zagrażamy. A, broń wygrała, no ja. Wygrała, już wygrała. Ostatnia, a nie, to trzecia. Dawaj, lepszy jesteś, gnoj! Około 10 metrów przewaga po stronie. Broni Radom! No, co pan będzie tu gadał? No. Wzrasta to w tej chwili i to w sposób zdecydowany. Ale to chyba dzięki temu, który był przed chwilą prowadzeniem. Leć, lepszy jesteś! Jak to było teraz na tym, na czerwonej linii, jak to było? No to teraz, na tego, no to już mają, no to już teraz. Gryf Szczecin i Żyrardowianka szykują się już do wejścia na to. Dawaj, skręć! Skręć do oporu, ostatnie słowo! Jak to nie? Tu trzeba zwyciężyć nie tylko przeciwnika, ale trzeba walczyć o jak najlepszy czas. Ponieważ drużyny w tej finale B klasyfikują się na miejscach 5-8 i czas decyduje o tym, czy będzie miejsce 5, 6, 7 czy 8. Brawo! I zakończymy.